Szanowni Państwo, znajdujemy się w Maluli na tle ruin hotelu, od którego zaczął się ostrzał tego miasta. Malula to 20-tysięczne miasto przed wojną. Większość mieszkańców to są chrześcijanie. Dla nas taka ciekawostka, to są chrześcijanie, którzy posługują się językiem Chrystusa aramejskim. Dzisiaj to jest miasteczko, gdzie żyje 2000 osób. Powoli wracają, powoli wraca normalność. To właściwie od nas zależy, czy ocalimy chrześcijan w Syrii. Towarzyszymy księdzu arcybiskupowi Markowi Jednoszewskiemu, który swoją wizytę Solidarności w Syrii rozpoczynamy dzisiaj, dzisiejszego dnia od Maluli. Księże arcybiskupie, jakie przesłanie z tego miasta, doświadczenie tych ruin, tego kościoła, który no, powoli wraca do życia? Najpierw przerażające świadectwo wojny, która potrafi zniszczyć dorobek wielu ludzi, całych pokoleń nawet. Mówię także o pokoleniach chrześcijan. Tutaj obok tych ruin znajduje się klasztor mnichów pochodzący z IV wieku. Obok tego klasztoru są jeszcze jaskinie, w których przebywali pierwsi pustelnicy. Klasztor też został zniszczony. Dzisiaj w znacznej części Bogu dzięki pomocy chrześcijanom, chrześcijan z całego świata odbudowany i odbudowywany ciągle jeszcze. I stąd właśnie z tego miejsca, które jest tak naznaczone bólem, cierpieniem, wojną, ale też nadzieją przetrwania, zwracam się z apelem o pomoc, by wspierać tych chrześcijan, którzy tutaj ciągle jeszcze trwają i żyją. I żeby właśnie w tym miejscu, na tej ziemi, ocaleli ci, którzy mówią językiem Pana Jezusa. To przejmujące świadectwo trwałości Ewangelii i stąd na nas chrześcijan spoczywa szczególna odpowiedzialność, aby trwanie chrześcijaństwa było tutaj żywotnym znakiem trwania Ewangelii dla wszystkich. Dziękujemy bardzo za wizytę, dziękujemy za te słowa.